Cię ma widzów najukochańszych, wspanialszych gigakoksów. Witam z tych gitów, wiadomo, w kolejnym odcinku z gry Kroniki Myrtana Archolos. Możecie zostawić lajka, komentarz, paść na rewinda, tam giga poddymienia, a my wykonujemy misję w gierce Gothic 2, oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej. Misja nazywa się Teatr Obitej Twarzy. Więc tak jak zawsze, standardowo zaczynamy tu jakimś małym dialogiem i jakąś małą akcją. Witam serdecznie. Wyskakuj ze złota, stary dziadu. Co? Co się dzieje? Pomocy! Nie obawiaj się, szefie! Obronię cię! Ty w takim tempie to ty mnie 300 lat będziesz bił. Panie ochroniarz, poczekaj, pomogę ci trochę. Toś szef chyba nie będzie kurwa zaimponowany. Tak będzie łatwiej. No więc takim małym akcentem pomagając naszemu ziomkowi ochroniarzowi. Zaczynamy. Zostałeś pokonany, ty bandyto. Zejdź mi z oczu, albo cię jeszcze raz pokonam. No i wszystko, i co teraz? Dostałem pożądanie, ale myślę, że ochroniarz udowodnił swoją skuteczność przed szefem. Powinno jutro około północy poszukać go w miejscu, gdzie po raz pierwszy rozmawialiśmy, zapytać o nagrodę. No dobrze, w takim razie wpierdalamy się do czyjejś chałupy. Przecież nie będę wynajmował za 100 sztuk złota pokoju, zresztą tak mi nie odjebało od kaski. A w ogóle to z kaską już jest średnio, bo zapomniałem o tym, znaczy zapomniałem, no. Teraz mi się przypomniało, no, 2 minuty to trwało. Tak, zapomniałem, to może za mocne słowo. Ale tak, ale kupiłem kilka przedmiotów w poprzednim odcinku. Udałem się do złotnika, kupiłem amulet myrtańczyka, pierścień myrtańczyka, no i jeszcze jeden pierścień myrtańczyka, które dają nam zajebiste bonusy łączące się razem. No jesteśmy teraz pewnie 7 razy bardziej siekiera niż byliśmy w poprzednich odcinkach, a my już kurwa z łuku trochę potrafimy bić, więc no myślę, że jest miodzio. Kimniemy się, kimniliśmy się. I o to chodziło. Brawo. Ale dużo doświadczenia dostajemy. Myśli, że nawet tutaj jest niebezpiecznie i mojej pracy nic nie grozi. A co z moją nagrodą? A, prawda. To powinno ci wystarczyć. No i wystarczy. Za taką małą misję krótką dostaję 125 sztuk złota. Podoba mi się to. I teraz mamy ile misji? Grosz do grosza. To jest misja, której nie jestem w stanie wykonać. Mam też misję powiew północy. To gard zainteresowały bagna nieopodal obozu Drwali. To raczej sobie odpuścimy, może gdzieś tam przy okazji go spotkamy. Więc mamy właściwie jedną i wyłącznie misję. Misja nazywa się Srebrna Podszewka. I po przedstawieniu przed ratuszem przyszła pora zdać raport Volkerowi. Ivy już do niego poszła, jak będę gotowy, to do nich dołączę. A że gotowy jestem, to wyruszamy porozmawiać z Volkerem. On ma za zadanie, znaczy za zadanie to on nic nie ma, bo to szef jest. Ale mam nadzieję, że nam pomoże w dzisiejszym odcinku życzliwy pan Volker. Proste? No myślę, że w miarę proste. Podoba mi się to, mimo tego, że to już w ogóle który z 60. któryś pewnie odcinek. To i tak nadal zaskakuje mnie ta zmiana muzyczki. Zawsze jak wchodzimy, gdzieś wychodzimy. Fajne to jest. Że z nocną porą jest inna muzyczka. Fajny jest ten soundtrack. No, chyba mój ulubiony jest w tym. Wydaje mi się, że w Silbach był jakiś inny i bardzo przyjemny. Ale w sumie nie jestem pewien. Gdzie idę? Bo ja idę do Lorenza, ja miałem nie tam idę w ogóle. Tak, trochę się obudziłem, widzowie. Trochę jestem przymulony, ale z tego co patrzyłem sobie po streamach, to streamerzy też narzekają, że są przymuleni, więc wydaje mi się, że dzisiejsza pogoda po prostu jest do pizdy. Jakieś ciśnienie i tak dalej, i się dziwnie człowiek aż czuje. Muszę sobie otworzyć okno. To jest podstawowa sprawa. Znaczy podstawową sprawą to jest tutaj podtrzymać rozmowę. Zabawić widza, poddymić na odcinku, wiadomo, ale przy okazji fajnie by było otworzyć sobie to okno. Ale idziemy, bo teraz mamy bardzo ważną rozmowę z panem Walkerem, która mam nadzieję popchnie nas delikatnie dalej w tą fabułę znalezienia naszego brata, a prawdopodobnie to gdzie go znajdziemy, to możliwe, że to będą kanały. I cały czas gdzieś tam ukrywał się
przed nami, pod nami właściwie, niedaleko nas. Porozmawiajmy może z Alfredem, ma coś ciekawego do powiedzenia? Nie. Ewa, ma coś ciekawego do powiedzenia? Nie. To bezpośrednio idziemy do Walkera. Paronia, wszyscy mnie tu znają, ja znajoma morda, witam serdecznie. O, dawaj mieszka. Skoro już pracuję dla twojego szefa, to może mogłabyś mnie czegoś nauczyć. Czemu nie? Zawsze to jakaś okazja do zarobku. Zarobku? No tak, a co myślałeś? Nie będę się męczyła za darmo. Zamknąć kalorfer. To pierwszy warunek. Drugi, nie możesz być całkowitym fajtłapą. Czyli właśnie zawsze to chcesz mi pokazać. Zawsze jak będę słyszał jak słowo fajtłapa, to będzie mi się przypominać ta woda. Nie możesz być całkowitym fajtłapą. Jeśli mnie nie zdenerwujesz, to pokażę ci też, jak po mistrzowsku radzić sobie z zamkami i okradaniem innych. A to już umiem chyba. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o otwieranie zamków na mistrzu, no w teorii mógłbym się tego nauczyć, natomiast czy na tym etapie gry warto jest wydawać 1200 sztuk złota? Nie wiem, na razie myślę, że nie ma co się nad tym zastanawiać, bo nie mamy tyle sztuk złota. Chcę być zręczniejszy. To do roboty. Jeśli chodzi o zręczność, no też mam ludzi, którzy mnie tego nauczą. Więc na razie sobie. Nie mam czasu, zostaw mnie w spokoju. Na razie sobie odpuścimy, porozmawiajmy po prostu z Walkerem. Wreszcie jesteście. A już się zastanawiałem, czy Kad nie dostał dzisiaj dwóch dodatkowych zleceń. Jak poszło? Nie doszły zabójca martwy, a tłum podzielony. Obywatele górnego miasta zdawali się być zadowoleni z egzekucji, w przeciwieństwie do biedniejszej części tłumu. Maurice wygłaszał te swoje przemowy pełne wielkich słów i grożenia palcem, ale oprócz tego nic ciekawego się nie wydarzyło. Dobrze. Potwierdzam. Jeden problem z głowy. Teraz połącznić bratem. Trzeba dorwać prawdziwych winnych. A co z tą przysługą dla mnie? Spokojnie, chłopcze. Wszystko w swoim czasie. Walker. Jak już pewnie wiesz, w naszym mieście funkcjonuje grupa osób, której nie zależy na niczym innym, jak tylko na destabilizacji całego Archolos. Mają przeróżne metody. Nie zdziwiłbym się, gdyby namieszali w głowie temu chłopakowi, żeby nie bronił się w razie oskarżenia. Tak naprawdę jednak nikt nie będzie mógł spać spokojnie, dopóki prawdziwy zamachowiec oraz stojący za nim ludzie nie podłożą głowy pod topór. Udało wam się trafić na coś, co pomoże wam do nich dotrzeć? Widzowie, chyba posłak zała. Albo nie, ale taki suchy buch poszedł. Tragedia. No właśnie, kurwa. Podczas śledztwa dowiedziałem się, że bełt, który okazał się śmiertelny dla jednego z twoich ludzi, najprawdopodobniej pochodzi z... I ta moneta, leża. No raczej wilcze leże. Leża. Intrygujące. Ivy, weź ze sobą Marvina i jak najszybciej udajcie się do twierdzy Ulryka. Macie dowiedzieć się wszystkiego, czego tylko się da. Chcę dorwać tych wywrotowców. I to jeszcze przed przybyciem królewskiego wysłannika. Mogą wykorzystać związane z nim zamieszanie do podjęcia kolejnych niebezpiecznych działań. Macie mi się tu nie pokazywać bez imion, albo najlepiej głów całej tej bandy. Gdy tylko ukrócimy ich działania, będziemy mogli spokojnie przejść do twojej prośby. Walker spoczął troszeczkę krew chyba. Może obie te sprawy są nawet w jakiś sposób powiązane. W końcu ci szaleńcy nie cofną się przed niczym, by zdestabilizować wyspę. A więc rozdział 4. Kamienne serce. 800 sztuk złota dostałem. Wygląda na to, że czeka nas mała wycieczka. Byłeś kiedyś w Wilczym Leżu? Trafisz na miejsce? Możesz mnie tam zaprowadzić. To jest chyba opcja szybka. Spotkajmy się w Silbach. A. Przed wyruszeniem w drogę chciałabym załatwić jeszcze jedną sprawę. Myślałem, że to była opcja. Ile czasu spędzimy w Wilczym Leżu? Z tych wielkoludów ciężko cokolwiek wyciągnąć. Myślałem, że to była opcja po prostu szybkiej podróży, no ale dobra. Spotkamy się w Silbach, nie ma sprawy. I wyruszę do Wilczego Leża razem ze mną. Mamy spotkać się w Silbach i stamtąd pójdziemy na miejsce. Zawsze to jakieś towarzystwo w tych
niegościnnych okolicach. No szczerze mówiąc, to bym się wolał wybrać sam, no ale już kurwa klikłem to klikłem, tak? Idziemy w takim razie do Silbach. Ja nie jestem pewien, czy tutaj ci wysłannicy mnie zabiorą. Dobrze, że jesteś. Tego, słuchaj, ci gońce. Masz potencjał na jednego z ochroniarzy Volkera. Najpierw sprawa winnicy, teraz to śledztwo. Wiesz, jak osiągnąć cel i nie boisz się pobrudzić sobie po drodze rąk. Nasi chłopcy niezbyt lubią się z najemnikami z gildii, więc nie mogą zaproponować ci roboty u nas. Ale mam tu coś w ramach nagrody za dotychczasową pomoc. To dokładnie taki sam pancerz, jak noszą pozostali ochroniarze Volkera. Wytrzymały, wygodny, a przede wszystkim nie rzuca się w oczy ani w mieście, ani w dziczy. Powodzenia w Wilczym Leżu i uważaj na tych typków. Nigdy za nimi nie przepadałem. Za darmo? Ło, ty, pokaz. No, jest to szefowy pancerz, tylko nie ma obrony przed magią. Ale w teorii jest chyba lepszy. A nie, bo... No nie, no jest lepszy. Przez ostrzałami ma lepszy i przez strzałami lepszy. I przez ogniem będzie taki sam i przez obuchowymi też taki sam. Ale w teorii, no jest lepszy. Więc ja bym założył tutaj ten pancerzyk. I w takim razie, skoro musimy się spotkać w Silbach, mam też jeszcze, ja również kilka rzeczy do załatwienia. Jedną z tych rzeczy jest odwiedzenie tutaj Lorenzo. Nie Lorenzo. Tego ziomka, chciałem powiedzieć, że kowala u Lorenzo, ale to nie ten kowal, który ulepszał nam zbroję. Tylko ten inny, w tej takiej dzielnicy w miarę biednej. Więc tam się udamy. Lorenzo, czy ma nam coś do powiedzenia? Szczerze mówiąc, wątpię. Bo teraz wykonujemy jednak pracę dla Walkera, więc na razie sobie odpuścimy nawet tam pójście, bo to nie ma co marnować czasu. Idziemy tylko i wyłącznie ulepszyć pancerz, a później bierzemy ziomka, który nas, mam nadzieję, podrzuci do Silbach. Bo się wkurwie, jeżeli tak nie będzie. Bo oni często odmawiają z tego względu, że no teraz jest zamknięte miasto, prawda? Witam serdecznie. Pracujesz nadal? Chyba nie za bardzo. Mam nadzieję, że wstaniesz i mi tutaj kurwa pomożesz, koleżko. W ulepszeniu pancerza. Nie masz tu czego szukać. Nie, chyba się nie dogadamy, ale nie ma żadnego problemu. Ja sobie cyknę tutaj do poranka. Gucci? No oczywiście, że chyba gituwa jest. Gok. I do płatnerza. Nie, ja widzę, że nawet by się chyba nie obraził za bardzo, jakby mu te skrzynki tak ciknął. Ale dobra, nie róbmy tego. 10 razy łupka żelaza i 500 sztuk złota? Może być. A, będzie siekiera pancerz. Nie masz w ogóle jakieś łuki ciekawe? Nie masz. Jakieś bronie ciekawe? Nie masz. O, co to? Eliksir wzmocnienia zręczności. To raczej też spasuje. Pase, raczej powiem. Tobie, koleżko. Nagle w EQ mam 30 FPS-ów. Mam za dużo rzeczy w EQ. Co się dzieje? Reguluję mi EQ. No trochę tych rzeczy faktycznie mamy. No jest lepszy. Fajny jest pancerzyk. Fajny. Niby jest tańszy? Nie, dlaczego jest tańszy? No bo nie daje obrony przed magiem. No ale dobra, no to się będę bił z magikiem. To założę, tak? Jak magik powstanie. Będzie to jakiś szkielet magika. No to przecież założę tą zbroję. A tak to się nie ma co martwić. Idziemy tędy. Gdzieś tu jeszcze wiem, że w tych nie są. Tak, to są w tych slumsach, tych portowych. Są tam jakieś karawany, które potencjalnie mogłyby nas zabrać do Silbach. Natomiast myślę, że sobie odpuszczę. Pochycam sobie kurwa tutaj jak zajączek. Bo tutaj wiem, że od razu też mamy taką karawanę i mam nadzieję, że nas zabierze do Silbach, prawda? Nie odmówisz mi. A może, kurwa, a może chodźmy porozmawiać z Lorenzo, o? Łowca Marvin? Zgadza się. Gambert chce się z tobą spotkać na winnicy. Podobno macie coś świętować. Oj, mamy. Masz, dla ciebie. Ogłoszenie o licytacji, proszę bardzo, pokaż to. Pokaż, czyli jeszcze jednak tak szybko się tam, kurwa, nie wybierzemy. Ogłoszenie o licytacji, gdzie to jest? Halo. List do Hedlisia, mapy. O postępie, plaga wstrząszy. To nie jest to, nie? Bo to jest też, że wszyscy zainteresowani obejrzeniem. Z przykrością informujemy, że jeden obywateli. To już czytałem, a to jest jakieś inne, to jest ogłoszenie. Mam chyba, tak? No, niebezpieczny teren, informacja odnośnie wielkiej fali uchodźców. To jest jeszcze jedna rzecz, którą zerwaliśmy z tablicy, a nie przeczytaliśmy.
Mieszkańcy Archolot, z wielkim żalem informujemy was o strasznych wieściach, jakie dotarły do nas w ostatnim czasie. Wyspa Londram upadła. Raporty są zgodne na ten moment, wszystko wskazuje na atak orków. Nie ma jednak powodu do obaw. Wyspa Archolot jest całkowicie bezpieczna. No, normalnie jest bezpieczna. Dlatego tym bardziej zachęcałem wszystkich ochotników, by zaciągnąć się do armii i ruszyli na front. To wasza okazja, by zwiedzić świat i zapewnić reszcie Królestwa Mertany bezpieczeństwo, jakiego zasnąć możemy tutaj. Tak, to jest osobny list. Ogłoszenie licytacji. Ogłoszenie, którym wyręczył mi goniec Archolos. Szanowni obywatele miasta Archolos, przypominamy, iż to ostatnia okazja, by obejrzeć jedyny wolny dom w Starym Mieście, zanim trafi na licytację. Jeśli nie wiesz, gdzie się znajduje ta wspaniała rezydencja, to z radością informujemy, że znajduje się ona ledwie kilka kroków wzdłuż ścieżki, przy której sytuowana jest Austeria Ernesto. Informacja z ostateczną datą licytacji pojawi się na tablicach ogłoszeń za kilka dni. Rozumiem. Jeszcze dostaliśmy coś... Jeszcze chyba coś dostaliśmy. Jakiś list, prawda? Niewysłany list. Jakiś jeszcze tutaj list dostaliśmy. Hej, ty. Jak se... Gildia radzi... Dobra widzowie, a więc znajdujemy się tutaj w Silbach. Zgaduję, że tą laskę, którą szukamy, oczywiście przyjechałem tutaj karawaną naszą z gońcem Araxos. Zapomniałem przez chwilę nagrywać dźwięku, ale to było dosłownie 30 sekund i tak ja wam to wytnę i zmontuję. Byłem u Lorenzo dowiedzieć się, czy ma coś ciekawego do powiedzenia na temat naszej nowej zbroi, ale nie miał. Może to nawet i lepiej. Nie wypierdolili mnie jeszcze z gildii, więc pochrzamp. No i co, widzowie? I co? O, widzę, tam się znajduje. Okej. Zobaczmy może tutaj do handlarzy. Czy mają coś ciekawego? Pewnie mają. Natomiast pewnie tak samo jak oni mają coś ciekawego, tak samo ja pewnie kurwa nie mam pieniędzy, żeby to kupić. Mam 400 golda, więc nawet w sumie to spierdalam. Strasznie dużo uchodźców chyba, nawet tutaj, na tej wyspie, znaczy w Silbach nawet. Hej, ty. Prowadź. Tylko na siebie uważaj. W okolicach twierdzy żyje sporo zębaczy. Wolałabym nie wydzierać cię z ich paszczy. No zębacze to akurat jest dla nas pikuś. Ale poczekasz za mną? Dzięki, że czekasz. Słuchajcie, potrzeba kupić jakiś schemacik albo jakiś nowy tutaj łuczek. Bardzo by nam się przydał, bo ten już powoli no zaczyna tutaj być do dupy. Weźmy, odpalmy mapę, zobaczmy. Nie. Mapa miasta to jest, aha. Czyli mapa wyspy i my udajemy się do Wilczego Leża. Nie możemy tam z buta. Naprawdę ty chcesz z buta tak daleko iść? Nie wiem, czy można. I od się kręcę. Ja z tą Miwi teraz będę podupcał. Jak ty tak biegasz, to my za szlach trafi. Było i samemu. Spotkamy się na miejscu. Okej. No i nic, widzowie. No to co? Zadupcamy. Czeka nas wspaniała przygoda. Bieganie po lasach jakichś zajebanych. Wydaje się to fantastyczne. Co? Popolujemy trochę potworów, zdobędziemy trochę skór, zdobędziemy trochę pozorów. Może coś spotka nas po drodze ciekawego i Eevee nam pomoże. Ja to bym zapierdolił jakiegoś cieniostwora albo coś takiego, chociaż się z nim zmierzył, bo nie wiem, nie jestem pewny, ale tutaj jest nasz mytnik. Nie jestem pewny, słuchajcie. Nic tu nie ma. Ale wydaje mi się, że istnieje całkiem spora szansa na to, że ja bym sobie teraz takim cieniostworem kurwa poradził. Może jeszcze nie z tym łukiem, ale na pewno jak wejdziemy na następny łuk weźmiemy, no to myślę, że już będziemy kurwa kosić. Fajnie by się też przydało podszkolić włóki, bo mamy tylko 43%, znaczy tylko i zarazem aż 43%. Ale no lepiej mieć na przykład 100%. To wtedy to byśmy kurwa jak z machine guna z tego łuku. Mam takie wrażenie. Albo przynajmniej celnie, ja nawet nie do końca wiem, co daje naukowy w łuk. Albo że strzelamy z dłuższej odległości, z dalej, albo że szybciej. Teraz jak kupiłem te oczywiście nasze myrtańskie amulety, myrtańskie
pierścienie, to nie miałem jeszcze okazji przetestować. Kurwa, ja w naszą biję, no. Nie miałem jeszcze okazji przetestować, jak trafiam, skąd. No kurwa, no posuń się, no. Zobaczymy. No, chyba średnio. Chyba ta premia do łuku, to nie wiem co daje. Chyba w szybkość strzelania wydaje mi się, że się trochę polepszyła. Cały czas napierdalam w naszą laskę, bez kitu. Oni się tak ustawiają, niedogodna pozycja strzelecka. Poczekaj, tu trzeba ograbić ich. Proste rzeczy, koło mogę strzelać za 7 golda. Niby 7 golda, ale to 7 golda do przodu. Proste, strzała niby pół golda, ale to pół golda do przodu. Co on ma przy sobie? List adresowany do przyjaciela. Rozerwę o! Cię na kawałki. I tam. Nieźle rozerwałeś. List do przy... O, jakiś klucz był. Nie zdążyłem przeczytać do czego ten klucz. List do przyjaciela. Poczekaj, musimy to przeczytać, widzowie. Proszę bardzo, to jest. Przyjacielu, gdy będziesz podążał tym szlakiem, szczególnie na siebie uważaj. Inni kupcy twierdzą, że ich wozy zostały zniszczone przez jakieś ożywione kamienie, a przynajmniej tak na to mówią. Zakładam, że sieją takie plotki tylko po to, by mieli więcej klientów dla siebie, ale gdyby jednak była to prawda, to pamiętaj, że do obozu Drwali możesz dostać się idąc przez rzekę. Przed łukiem skalnym, bla 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 bla, zapomniałem ci o tym powiedzieć, więc zostawiam ten list i pamiętaj, pilnuj amuleta jak oka w głowie. Czy poczekaj, co? Coś mi ominęło, jaki amulet? Skręć, będziesz na obozie węglarzy. Skręć w lewo i zrzuć. Amulet jak oka w głowie, a ty nie miałeś przy sobie amuletu. To gdzie ten amulet? To żeś kurwa pilnował, że tu nie ma? Widzę tylko lutnie, jakieś złote monety. Ciebie okradałem? Czy okradałem? Pożyczałem, bo to by już niepotrzebne, wiadomo. Czy znaczy to na naprawę tego świata? Bardzo się do tego przyczyniasz, koleżko. W ogóle to jest świetna kara, ja sobie tak kiedyś myślałem, że jakbym streamował na Twitchu. Przecież jak ktoś napisze coś niemiłego i poprosi na przykład wyjście do Nighta i powie siema, dasz umbana? I tak się zastanawiałem, czy wtedy dawać umbana, no nie? Czy potencjalnie mógłbym dawać umbana? Z drugiej strony nie mam donate'ów, ale jakbym miał. I pomyślałem, że świetnym pomysłem jest po prostu w takim momencie wyznaczyć jakąś sporą kwotę i przekazać ją wszystkim ludziom, którzy ucierpieli z tego, co on napisał. Czyli jeżeli pisał coś bardzo, na przykład o sobie, nie wiem, niepełnosprawnej, to przekazujemy część jego pieniędzy, które mi wysłał na jakiś, nie wiem, jakiś, wiadomo, jakiś charytatywny cel do osoby niepełnosprawnej. I tak samo na przykład jeżeli ktoś napisał coś brzydkiego innej osobie o innym kolorze skóry, to robimy dokładnie to samo. Przekazujemy na przykład pieniądze na jakiś charytatywny cel związany właśnie z tym tematem. Zajebista kara, jednocześnie strasznie chamska, ale no, wiecie, w słusznych celach wydaje mi się zajebista fest. Poczekaj, ty sobie dasz radę tam. Tak sobie myślałem, że jak kiedyś będę streamował na Twitchu, i przyszedł, na pewno, no, ludzie to niestety idioci są, więc na pewno przyszedłby taki moment, no to już wiem jak się, już wiem co z tym faktem można zrobić. Ten brzytwiak to, nie są mocne. Topielce to już w ogóle na hitka. Dobra, brzytwiaki, ile wasza skóra? 90 golda? Podoba mi się, bo ja to też sprzedaję za 90 golda, to jest w ogóle pojebane, nie? Zabijamy sobie takiego brzydwiaka, jakiegoś niedźwiedzia. To jest tak, 250 golda, jak sprzedam jego skórę. Ja dostaję chyba z tego naprawdę 250 sztuk golda albo coś takiego. Więc jest to sporo, kurwa, sztuk złota. Warto jest fest na takie brzytwiaki, z tego co widzę, na brzytwiaki i na te, na niedźwiedzie polować. I gdzie ty poszłaś? No czekaj, to trzeba pozbierać, jest to pielec, zajebiście jest dużo potworków i to mi się podoba. Normalnie to już bym tu solo chodził, wszystko se kosił, ale w sumie ta Eevee, no powiedzmy, że coś tam mogła pomóc, no. Jakoś najbardziej upierdliwa na świecie to się nie okazało. Tam co to jest? Wiem co to jest. Pamiętam to miejsce. Obóz węglarzy, prawda? Chyba tak. No nie wiem, w każdym razie kiedyś tu, tam jest chyba karawana. Ja tą karawaną kiedyś tutaj wbiłem i tam jest obóz Drwali, o ile dobrze kojarzę. Jak ja w formie?
Jak ja pamiętam lokalizację? Proste, że pamiętam lokalizację. O, nowy soundtrack. Słuchajmy się przez chwilę. Okej, taki tajemniczy, lekko mroczny. Myślę, że pasuje do sytuacji i miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy. O, no nie, no chyba ty... Kurwa, no chodźmy do tej Eevee, ale już mnie tak korci, żeby przecież tam pójść i rozpierdolić te pełzacze. Patrzcie, ile tam jest kurwa srebra, ci robotnicy i dofami to jedyne co robią, to patrzą. Kolejna wielka lokalizacja, kurwa, z murami, 1000 innych misji. Te odcinki będą trwały 500 lat, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że się dobrze przy tej gierce bawię. A bawię się naprawdę przednio. Dobra gierka. Jesteśmy na miejscu. Spacerek po rozdrożach Archolos jest całkiem miłą odmianą od gwaru tego przeklętego miasta. Nieprawdaż? Przynajmniej w dziczy nic nie udaje twojego przyjaciela chwilę przed rzuceniem ci się do gardła. O! Miło choć raz dla odmiany wiedzieć, że gdy wyskoczy na ciebie zębacz, masz przy sobie kogoś, kto ci pomoże. Tak, całkiem niezły z nas zespół. Współpraca z kimś bardziej rozgarniętym niż Bradlock i jego banda idiotów to zupełnie inna bajka. Chociaż raz nie muszę robić wszystkiego sama. Od czego powinienem zacząć? Mamy to, panowie. Właściciela grotu. Przede wszystkim musimy dostać się do środka twierdzy. Nie wiem, jakie mają tutaj teraz zasady, bo dawno nie odwiedzałam tego miejsca. Ale mieszkańcy Leża niezbyt przychylnie patrzą na obcych w swoim domu. Error message crash. Muszę wracać z powrotem z buta. Piękna sprawa. Zaraz się widzimy, widzowie. Archolos mogła cię przyzwyczaić do takich metod, ale tutejsi wyjątkowo tego nie lubią. Okej. Okay. Tyle. W sensie pewnie te dwa, jeszcze poprzedni chyba dialog zeskipowałem jeden, ale to chyba nie jest aż takim dużym problemem. To, gdzie ja bym chciał się udać już od samego początku, to wydobyć to jebane srebro. Tak, widzę te wszystkie bryłki srebra i jak na nie patrzycie. Jezegan. Porozmawiajmy z tobą. Co tu robicie? Ciekawski z siebie młodzieniec, co? Ciekawość to pierwszy krok do alchemii. Pamiętaj o tym. Jeśli zaś chodzi o naszą obecność, to sprawdzamy aktualną sytuację w tej oto odkrywkowej kopalni, należącej do Wilczego Leża. Chyba trochę nieciekawa. Czy pełzacze są dla was problemem? Nie do końca. Oczywiście są uciążliwe i Ulryk pewnie przyśle niebawem kogoś, by się ich pozbyć. Ale w tym momencie bardziej interesuje mnie sam skład gleby oraz dalszy potencjał tego miejsca. Gdy już kończyliśmy naszą pracę, z ziemi wyłoniły się te insekty. Jest to jednak dobra okazja do zaobserwowania ich zachowań i odkrycia, co sprawia, że ciągle zamieszkują ten teren. Jak sam widzisz, jest tu całkiem sporo rzeczy do zaobserwowania. Nie kupiłem kilofów i mam tylko jeden. Kim jesteś? Jestem alchemikiem i pracuję w Wilczym Leżu. Zajmuję się wszystkim tym, co da się wytworzyć za pomocą roślin, części zwierzęcych i wszelkich minerałów. Nieskromnie powiem, że na całej wyspie nie ma drugiego równie oświeconego i wykształconego alchemika. Niestety, zanim zaczniesz pytać, moje zasoby są przeznaczone wyłącznie dla wilczych synów. To rozkaz samego Ulryka. Jak badania? Przez tych tutaj idą opornie. Ciągle muszę pilnować, czy któryś mi czegoś nie ukradł. Okej, to są zwykli robotnicy. Pobadajmy najpierw mieścinę, zanim w ogóle pójdziemy odkrywać dalszą część tego miasta. Znajdziemy może kogoś ciekawego. Jak wam się tu układa? Źle. Gdziekolwiek poprosimy o pomoc, to albo jej nie otrzymujemy w ogóle, albo tyle, że szkoda gadać. Jak wam... Źle. Okej, czy w środku jest zwykły uchodźca? No trochę tych uchodźców jest. Ja nie wiem, czy oni czasem faktycznie nie przebyli po tym, jak przybył ten statek do Archolos. Co słychać? Pomału zaczynam wątpić, czy od kogokolwiek na tej wyspie otrzymamy pomoc. Wszyscy nas tylko przeganiają i po nas przeklinają. Okej, okay, no to nie, fajnie chyba. Sigmund. Jak leci?
Pytasz serio? Nie możemy znaleźć swojego miejsca. Ludzie nie traktują nas poważnie, a za niedługo orkowie podbiją tę wyspę. To chyba oczywiste, że źle. Okej. Okay. Czy ktoś mi tu coś sprzeda? Czy macie chociaż jednego handlarza, co handluje czymkolwiek? Tu może jest handlarz? Czy to jest zwykły ktoś tu mieszka? Co tu się kurwa dzieje? Ktoś mi powie? Tu chyba mieszkacie po prostu. A handlarz jakiś, ktokolwiek? Czy musimy wejść do środka i wtedy znajdę handlarza? Bo ja bardzo bym chciał kilofa zakupić. To jest moje marzenie, znaleźć taki kilof, co bym sobie pokopał to srebro, co tam jest. Bo w innym wypadku prawdopodobnie mam tylko jeden i on się złamie po trzech kurwa machach kilofem i nawet nie ma co iść na to srebro, a tak korci, żeby tam wrócić i wykopać to wszystko. Pewnie się trochę ten gościu, co obserwuje to wszystko, wkurwi, ale w sumie jebać go. Nelson. Chwila. Kim jesteś? Ojciec obdarzył mnie imieniem Nelson. Oh, oczywiście. Przecież musi być w stylu naszych przodków. Wielka rodzina z wielkimi łowieckimi tradycjami. Prowadzimy z ojcem i siostrą zakład łuczarski. Więc jeśli chcesz coś kupić, coś przydatnego na polowaniu, zajrzyj do mojej siostry, Lucy. Ładny łuk. Oddałbym ci go, gdyby ojciec nie połamałby mi za to nóg. O czym ty mówisz? Ojciec mój, Gaston, jest myśliwym, tak jak jego ojciec i każdy mój przodek. Za chwilę skończę 20 lat i zgodnie z naszym zwyczajem muszę przynieść róg cieniostwora. W czym problem? W czym problem? Widziałeś kiedyś cieniostwora? W tym, że ja nie jestem myśliwym. Rozszarpałby mnie na strzępy. Wolę o tym nie myśleć. Ty dasz mi łuk, powiemy, że się złamał. Na doświadczonego wojownika. Tak, tak, tak. Mógłbyś mi pomóc. To jest właśnie taktyka, panie Nelson, czy jak ty tam masz. A to Nelson to nie jest to, co się tak zakłada za tego? Za plery, ewentualnie jeszcze w filmach innych trochę. Inaczej się Nelsona zakłada. W sumie czemu nie? Czemu Nelson? Nie? Nelson, tak. Się o tym komukolwiek powiedzieć. Dobrze, że trafiłem na porządnego gościa. Od pokoleń każdy w mojej rodzinie był myśliwym. Zazdroszczę mojej siostrze, Lucy, że może spokojnie się uczyć i zajmować handlem. To, za tego, za pod pachami tak łapiesz. Bardziej wolałbym udać się do klasztoru, zdobywać wiedzę, szacunek. Nigdy nie czułem pociągu do łowiectwa. Ojca to nie obchodzi. Mam być myśliwym i już. Jednego syna stracił podczas polowania, a ja będę kolejny. Możesz po prostu kupić tego rogu? Nie możesz po prostu kupić tego rogu i powiedzieć ojcu, że go zdobyłeś? Nie, to się nie uda. Muszę zdobyć ten róg uczciwie albo zginąć. Na pewno nie da się przemówić twojemu ojcu do rozsądku? Próbowałem wiele razy, ale skończyło się tylko piekącym tyłkiem. Nie jestem w stanie go przekonać. Czego więc ode mnie oczekujesz? Chodźmy razem na polowanie. Może we dwójkę uda nam się tego dokonać. Jasne. Chcesz zabić cieniostwora? Muszę! Na litość bogów, nie słuchasz mnie? Dobrze zapłacę. Powiedz tylko, kiedy będziesz gotowy. Będę na ciebie czekał w pobliżu wieży sygnałowej. O kurwa, inna wieża sygnałowa. Chyba się nie rozmyśliłeś. Widzimy się pod wieżą strażniczą. Dobra, wieża strażnicza, czyli która wieża, kurwa, tak dokładnie, jakbyś mi tak mógł przekazać, bo ja tak nie do końca rozumiem, która to jest. Ale ci, kurwa, chałupę. Dobra, nie no, którą... Zawsze mi się tak wydaje, że jak ktoś pisze na tym, na przykład na Twitterze, że ktoś tam jest owy party i jest tak. No nie, to jest tak przepięknie i śmiesznie wygląda. Wychodzi jakaś drama i nagle... Palimy, kurwa. Wieża sygnałowa, ty gościu, gdzie jest do kurwy mać wieża sygnałowa? Dobra, no kiedy indziej się będę orientował w tym, gdzie jest ta wieża sygnałowa. Ja bym łuk najpierw lepszy, co może kupić, aby nauczyć się. Młody człowieku, jestem myśliwym. A stary. Może raczej byłem, bo nie poluję już zbyt często. Swoje w życiu zarobiłem, teraz korzystam z uroków emerytury. Czyli co robisz? Staram się nauczyć syna technik łowieckich. W naszej rodzinie każdy bez wyjątku ma we krwi żyłkę do polowania. Mam też oko na rodzinny interes. U mojej córki Lucy możesz kupić porządne łuki.
wolnych chwilach z kolei raczę się pysznym piwkiem. Ten ciemny wynalazek piwowara z miasta całkowicie mnie urzekł. O proszę. Naprawdę polecam. Rozmawiałem z twoim synem. Jesteś pewien, że Nelson jest w stanie zabić cieniostwora? Oczywiście. Ma to we krwi. Na 20 urodziny zrobił to mój dziad, ojciec i starszy syn. On też to zrobi. No dobra, chuj w to. My sobie poradzimy z tym cieniostworem, niech będzie. Może? Wiesz, znam się na oprawianiu zwierzyny i wytwarzaniu łuku. Za odpowiednią ilość złota może i mógłbym cię czegoś nauczyć, ale najpierw postaw mi jedno piwko. Byle nie pierwszego lepszego sikacza, jasne? Mrocznego paladyna. No dobra, masno. Oto twoje piwo. Wspaniale. Mówię ci, lepszego na tej wyspie nie znajdziesz. Teraz chętnie nauczę cię nawet mistrzowskich technik łuczarskich. I... a co mi tam? Jeśli znasz podstawy oprawiania zwierząt, to pokażę ci też, jak pozyskiwać zęby, chyba znam zwierząt, rogi cieniostwora, też znam chyba, oraz serca magicznych istot. Nie znam. Nie, żebym ci życzył spotkania któreś. Nie znam tego, a chętnie bym się nauczył. Łuczarstwo mistrzowsko. Ile kosztuje to golda? Nie. Nie ma sprawy. Pokaż, serca magicznych istot. No i te Nowy Talking, tak? Serca magicznych istot. Jeden punkt umiejętności, 250 golda. Jestem w stanie, kurwa, zainwestować. I wyciągasz serce. W przypadku bagiennych musisz też odgarnąć błoto, którym są pokryte. To mi się wydaje opłaci w chuj, bo to jest drogie. Wątpię, byś miał okazję spotkać na Archolos, Demona czy inne pomioty Beliara, ale zasada działania w ich przypadku jest taka sama. Tak, wróć. Jesteś urodzonym łowcą. Tak, wiem. Wszystko w porządku? Sytuacja na wyspie się pogarsza. Wszyscy robią zapasy żywności, więc muszę polować coraz więcej. To się nie skończy dobrze dla przyrody, Archolos. Rozumiem, nikt nie pytał, znaczy ja pytałem, ale w sumie mnie to nie obchodzi. Lucy! Sporo takich postaci spotkaliśmy, które miałem tak na imię. Jestem Lucy. Możesz u mnie kupić najlepsze łuki na wyspie, a także wiele przedmiotów niezbędnych dobremu łowcy. O, proszę bardzo. Moja rodzina od pokoleń wydaje na świat najwspanialszych myśliwych na Archolos, więc dobrze znamy się na wyrobie swoich narzędzi pracy. Co cię do mnie sprowadza? Chcesz rzucić okiem na naszą ofertę? Jak najbardziej. Chciałbym coś kupić. Bardzo się cieszę. Pokaż. No noże na wilki. No nie, to akurat siekiera nie jest, ale może ten łuk. No, 130, jeszcze możemy sobie takie... Uj, 150 zadaje tego, damage'a, ale byśmy widzowie kosili, jocie krynca, a to trzeba być na mistrzu. Prawda? Na wszystkim muszę być na mistrzu, czy mogę jakieś... Nie no, na wszystkich widzę nie muszę być. No pokupowałbym te wszystkie schematy. Nie mamy też pitongu, więc na razie sobie odpuszczę. Warto jest poznać taką postać. Ja oczywiście do następnego odcinka się przygotuję. To znaczy pokupuję wszystko co potrzebne, wyrobię jakieś łuki. Może wrócę do miasta, jest przelew, żeby też zarobić pitongu i nauczyć się mistrzowskiego wyrabiania łuków. Jeszcze nie wiem do końca jak zrobimy, ale na razie poznajmy tą fabułkę tej gierki. Czyli członkowie twojej rodziny. No niech to czyta zresztą. Zapominam, że tu czyta Marvin. Ojciec tak, chociaż nie poluje już zbyt często. Teraz jego miejsce ma zająć mój młodszy brat. Coś nie tak? Boję się o niego, nie jest w tym zbyt dobry. Najczęściej przesiaduje nad wodospadem i modli się do Adanosa zamiast ćwiczyć się w łuku. Pewnie nawet teraz mógłbyś go tam znaleźć. A ty... nie szukasz innej przyszłości? Ja? Masz na myśli małżeństwo? Gdy nadejdzie odpowiednia pora, ojciec na pewno znajdzie mi dobrego męża. Skoro tak uważasz? Twój brat poprosił mnie o pomoc? Nie wiem, czy chcę jej to mówić, więc zapiszę.
A po zapisie to ja nie mogę kurwa wszystko zdradzić, bo co najwyżej czytamy. Chwila. Twój brat poprosił mnie o pomoc. Ona nie wygląda na 60. Jaką? Ma zdobyć róg cieniostwora. Może ty wiesz, jak zapobiec jego śmierci. Ale to taka tradycja. Ja nie mogę nic zrobić. Jesteś pewna? Może wpłyniesz na ojca. Ojciec nie słucha nikogo. To męska tradycja. Przepraszam, nie mam czasu. Kupujesz coś? Nie, raczej spasuję. Chciałbym ci... Oj, idziesz w kimono? Zestresowałeś się trochę. No dobra, rozumiem. Mamy tu jeszcze jakieś postacie, z którymi możemy porozmawiać. To jest zwykła farmerka, więc nie. Tu jest jakaś winda albo coś tego typu. Tu jest wędrowny kupiec. Pohandlujmy. Czy wędrowny kupiec miałby coś dla nas ciekawego? No widzę, że nie. Rozmawiajmy jeszcze z tą Ivy. On z kimś gada, chyba. Ivy, słuchaj, muszę się wpierdolić. Ale co to za miejsce? Muszę się trochę to dowiedzieć więcej o Wilczym Leżu. Ostatnia twierdza należąca do rodu, który wiele lat temu władał całą wyspą. Wciąż zamieszkują ją potomkowie rdzennych mieszkańców wyspy i bardzo niechętnie ją opuszczają. Właściwie to im się nie dziwię. To ostatnie miejsce, gdzie mogą poczuć się jak w domu. Reszta została im odebrana siłą. Jak dla mnie, to i tak im się poszczęściło. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną, Wilcze Leże to małe państwo w państwie. Wilczy synowie? Też byłam zdziwiona, gdy pierwszy raz to usłyszałam. Tak po prostu nazywają swój naród rdzenni mieszkańcy Archolos. Tak, wiem. Wilcze Leże, Wilczy synowie. Moim zdaniem też przesadzają z tymi wilkami. Ale ich naród, ich twierdza. To niech i nazwy ustalają sobie sami. Odebrana siłą? Co się stało? Co się stało? Powiem ci, co się stało. To samo, co z Warrantem. Królestwo Myrtany się stało. Przepłynęli tu na swoich wspaniałych okrętach i systematycznie odbierali wilczym synom kolejne skrawki ziemi. Wojna podobno trwała dość długo, ale zwycięstwo Myrtany z wielkim zapleczem wojskowym i gospodarczym było nieuniknione. Do dziś nie wiadomo, jak dokładnie doszło do rozejmu. Ale mówi się, że jeden z przodków aktualnego władcy Ulryka wystosował list z prośbą o pokój. Chociaż lepiej się o nich nie dopytuj. To niezwykle drażliwy temat w tych okolicach. Dobra. Otwieranie zamków się też możemy nauczyć. No kurwa, tyle rzeczy i siana, które bym musiał wydać. Może gdy to wszystko się już skończy, moglibyśmy przejść razem w jakieś spokojne miejsce. Mamy to... Marvin, daj spokój. Nie mam. Mamy nic. Zadanie do wykonania. Nie czas teraz na głupie pytania. No i chuj. Pracujemy już od jakiegoś czasu, ale nigdy nic o sobie nie opowiedziałaś. Nie bez powodu. Po prostu nie lubię o tym rozmawiać. Są dwa typy ludzi. Tacy, którzy na dzień dobry wyłożą ci całą swoją historię. I tacy, którzy po prostu wolą przejść od razu do konkretów. Okej. Co słychać? Cześć, Marvin. Nie mam... Cześć Marvin, cześć Ivy. Chodźcie, wpierdalamy się do środka. Stój! W mury tego zamku. Wstęp mają jedynie wilczy synowie. Czyli nie wpierdalamy się do środka. Będę zmuszony użyć siły. Co ty tu robisz? Ile razy mam powtarzać, że nic nie dostaniecie? Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Nie jestem jednym z tych pod murami. Sądząc po twoim wyglądzie, śmiem wątpić. Dlatego możesz odwrócić się na pięcie i stąd odejść. Mam ważną sprawę do załatwienia w Leżu. Tak, ci poprzedni też twierdzili, że ich sprawa jest ważna. Jedzenia nam dajcie, dachu nad głową. I to najlepiej za darmo. Nie ma głupi. Żegnam. Co muszę zrobić, żebyś mnie wpuścił? To by była przydatna informacja. Nie zadziała na mnie żadne przekupstwo. Pieniężne, alkoholowe czy cielesne. Jestem wilczym synem, a my jesteśmy nieugięci. Nie mówiłem o przekupstwie. Ja i tamta dziewczyna możemy się przydać. Nie jesteśmy takimi darmozjadami jak tamci. Aha, pewnie. Przynieślibyście dla mnie marchewki z pola, a ja z wdzięczności pozwoliłbym wam wejść. Zapomnij, ostatnio napastowania tych tam trochę zelżały, więc nie mam zamiaru nikogo wpuszczać, bo znowu się zacznie. Puśćcie nas, my biedni! A tamtego wpuściłeś, to dlaczego nas nie? Nie ma mowy.
Przecież nikt nie musi o tym wiedzieć. Człowieku, spójrz za siebie. Oni są zaraz obok. Choćby byli nie wiadomo jak pijani, zauważą, że przechodzicie przez bramę. Naprawdę z ich powodu jesteś tak nerwowy? Ludzie uciekający przed wojną cię przerażają? Nie, po prostu nie paliłem ziela od kilku tygodni, bo dotychczasowi hodowcy gdzieś zniknę... Dobra, nic nie mówiłem. Zostaw mnie już w spokoju. Tak się składa, że... mam przy sobie skręciora. Próbowaliście ich przegonić? A nie mam. Niestety. Kurwa, wszystkie sprzedałem. Używać przeciwko nim siły, a słowa nie działają. Zresztą po co ja ci to mówię? Idź stąd, bo jeszcze tamte darmozjady sobie pomyślą, że można ze mną dyskutować. Dotychczasowi hodowcy zniknęli? Ta, dziwna historia. Czasami straszymy nią cywili, żeby byli bardziej posłuszni. Możesz mi ją opowiedzieć? Ech, Ulryk urwie mi głowę. Ale co tam? Może to cię przekona, że nie warto się kręcić w okolicy. Długa czy krótka wersja? Długa. Długa. Ja widzowie mam czas, a to i tak koniec powoli. Powoli, koniec odcinka. Księżycowe moczary, płytsze, otworów mniej, ale ludzie i tak unikają ich jak ognia. Mówi się o mieszkającej tam wiedźmie, wyznającej jakieś zapomniane bóstwo ludu zamieszkującego Archolos jeszcze przed ludem Wolfzaka. Porywa dzieci i składa je w ofierze? Cholera wie, toż to wiedźma, jej nie zrozumiesz. W każdym razie, całe bagno jest obsiane ruinami domów z czasów Wielkiej Plagi, kiedy grupa zielarzy próbowała wynaleźć lekarstwo na chorobę. Od lat powszechnie wiadomo, że tamten teren świetnie się nadaje na uprawy wszelakiej maści roślin. Stąd pomimo złej sławy wielu alchemików chodziło tam pracować. O większości wszelaki słuch zaginął, a ci, którzy się odnaleźli, wrócili jacyś tacy inni. Z zieloną skórą, nieobecni, niektórzy podobno z ranami, czy nawet bez kończy. Jakiś czas temu Ulryk rozkazał urządzić tam hodowlę bagiennego ziela. Wszystko przebiegało spokojnie. Rośliny rosły jak na drożdżach. Zbieraliśmy je, suszyliśmy i robiliśmy skręty. Wiesz, tutaj nie ma zbyt wielu rozrywek, więc musieliśmy coś sobie znaleźć. Po entuzjastycznym początku niektórzy pracownicy zaczęli znikać. Zaniepokojeni, poszliśmy tam z całym oddziałem zbadać sprawę. Na miejscu okazało się, że szef grupy nie żyje. Gdy badaliśmy miejsce zbrodni, z wody wyszła armia ożywieńców. Niektórych byliśmy w stanie rozpoznać, ale inni wyglądali jak wyjęci z innej epoki. Już zaczęliśmy prosić Adanosa o wstawiennictwo, gdy z pomiędzy tłumu wyszła do nas piękna kobieta. Nie mogła mieć więcej niż 30 lat. Samica. Zdawało się, że ci wszyscy nie umarli jej słuchają. Mówię ci, jeszcze nigdy tak się nie bałem. Powiedziała nam, że mamy się wynosić, bo to jej teren. I zakłócamy spokój umarłych. Bez dalszej zachęty uciekliśmy najszybciej, jak to było możliwe. Cały czas śledzeni przez jej grupę. Dali nam spokój, dopiero gdy weszliśmy do lasu przy jeziorze. Z daleka obserwowaliśmy, jak wracają na bagna i z powrotem znikają pod wodą. Tym sposobem pozbyliśmy się dostaw ziela, ale przynajmniej żyjemy. Aha, ty tak na serio? Pogięło cię? To wersja do straszenia gawiedzi. Pracownicy pewnie dostali lepsze oferty pracy gdzieś w mieście, więc i uciekli. Co prawda, trochę to dziwne, że nawet szef grupy sobie poszedł, bo dużo mu płaciliśmy. Ale nie będziemy wstrzymać śledztwa w sprawie paru robotników. Też czuję, że ta wersja jest jednak prawdziwa. I czeka nas walka z bossem. Niestety nie umiem znaleźć nikogo, kto poprowadziłby uprawy. Dobra, bo się rozgadałem. I nie wiadomo, co tamtym przyjdzie do głowy. Idź już sobie. Im się należy, nazywa się misja. Mamy kilka misji. Kretnar opowiedział mi historyjkę o wiedźmie, używając jej do straszenia gawiedzi. Pewnie miał na myśli mgliste moczarny na północ od Wilczego Leża, bo zmieniał nazwę bagien, by historia nabrała mroczniejszego brzmienia. Udało mi się dowiedzieć, że wspomniane bagna nadają się do uprawy bagiennego ziela. Kto wie, może mi się przyda ta informacja. Czyli nie mamy jakiejś konkretnej misji. Tutaj mamy misję oczywiście z pomocą z tym cieniostworem. Porozmawiajmy może jeszcze z Eevee, tak? I jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Strażnik nie chce nas wpuścić przez tych koczujących biedaków.
twierdzi, że jeśli nam pozwoli wejść, to zaraz cała reszta zacznie szturmować bramę. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak się ich pozbyć. Albo znaleźć jakieś inne miejsce do koczowania. Poradzisz sobie z tym, prawda? Ja spróbuję dowiedzieć się czegoś o Bełcie od ludzi przy tej chacie. Wyglądają mi na jakichś łowców. Spróbować nie zaszkodzi. Dobra, więc mamy wypierdolić stąd tych ludzi. Myślę, że to nie będzie aż tak łatwe zadanie, jak tobie się Eevee wydaje, ale podejmiemy się go. Tylko oczywiście w następnym odcinku, więc możecie zostawić lajka, komentarz, subskrypcję, wpaść na mój drugi kanał, tam jest GigaCox Rewind. Ja sobie oczywiście tutaj pokupuję jakieś kurwa miecze, jakieś nie miecze, wrócę może do miasta, wrócę tutaj, no coś podejmie widzowie. I wtedy z zajebistym sprzętem my się pójdziemy skosić tutaj pana cieniostwora. Tyle by było widzowie na dzisiaj, jeszcze raz trzymajcie się. Pamiętajcie, że sztywno i git. I tyle. Na razie widzowie.